Cześć, nazywam się Andrzej. Mam 16 lat. Sytuacja niestety była niezbyt ciekawa, bo miesiąc temu właśnie wydarzyła się makabryczna sytuacja. Ja po prostu nie mogę tego przeżyć. Dzisiaj już po prostu płaczę. Nocami też nie mogę spać po nocach, ale jakoś trzeba sobie radzić. Biorę tabletki. Jest naprawdę bardzo źle. Wszyscy się odwrócili, koledzy. Bardzo przepraszam, ale już nie mogę mówić, ale dajcie, proszę o wyrozumiałość. Miesiąc temu sytuacja była taka, że po prostu zatem wiadomo, że ja po prostu jestem dobry matematyk i jedna dziewczyna sobie po prostu nie radziła z matematyką, krótko mówiąc, i poprosiła mnie po prostu o korepetycję, powiedziała: no dobra, widzę, że jesteś dobry z matematyki, masz same piątki, same się czwórki zdarza, no to możesz mi pomóc w tym po prostu zadaniu. To pójdziemy do mojego domu i po prostu ja ci powiem, jakie tematy masz mi wytłumaczyć. No to mówię, no dobra, no, nie ma problemu. Wszystko się fajnie toczyło, byliśmy w domu właśnie, i już się zaczęły schody. Było po prostu dramatycznie, po prostu ona mówiła, mam nadzieję, że ci to nie przeszkadza, że nie ma rodziców, będziemy sami. Będziemy po prostu sami. No i ja się już myślałem, o Jezus, zaczyna się. Sami, nie ma nikogo, tylko pies był. I nikogo nie było. Naprawdę, to jest chore. No i dobra, fajnie, było super, ona mówiła. Dlatego ja mówię, no, tutaj w zeszycie masz takie właśnie skomplikowane pierwiastki, to ja ci po prostu je wytłumaczę, te pierwiastki, bo widzę, że ty po prostu tego nie rozumiesz, masz słabe oceny w szkole, ja ci to mogę oczywiście nauczyć tego. Ona mi powiedziała tak: myślisz, że naprawdę się będziemy uczyć pierwiastków? Naprawdę? To jest sytuacja, jest naprawdę była tragiczna. No i ja po prostu mówiłem, a czego? Przecież przyszedłem do twojego domu, żeby cię nauczyć pierwiastków, tak? Bo nie radzisz sobie w szkole. Proste i jasne. Proste, logiczne. Ona mówiła, no chyba cię porąbało, nie? Nie po to ściągnęłam cię do domu, żebyśmy się pierwiastków jakichś uczyli. No i po prostu, ja już powiedziałem, no nie, zaczyna się. No i ona po prostu w pewnym momencie po prostu mnie rzuca na łóżko. Rzuca mnie po prostu na łóżko, no i masakra z życia. Szkoda, że nie mogę mówić, ale po prostu dalej mnie to przerasta, naprawdę. No ona po prostu wzięła mnie za łóżko, wszystko elegancko było, ja byłem w ubraniach. No i niestety po prostu ona wpadła na najgłupszy pomysł, jaki może być. Najgłupszy pomysł, jaki po prostu może być. Wpadła na taki pomysł, że po prostu zaczęła ze mnie po prostu wszystko ściągać. Zaczęła ze mnie po prostu wszystko ściągać. Ja mówię, stop! Stop! Co robisz, dziewczyno? Co robisz? Za chwilę zadzwonię po policję. Jak nie przestaniesz, zadzwonię po policję. Ona mówiła, no to se dzwoń po policję. Dzwoń se po policję. Ja mówię, dobra, zadzwonię. Gdzie mam ten telefon? No i ona po prostu zauważyła ten telefon w mojej kieszeni i po prostu go rozwaliła, ten telefon. Nie mam telefonu. I nie dzwonię po policję. A ona mówi, teraz nie zadzwonisz. Teraz jesteśmy po prostu sami. I nie zadzwonisz po policję. Ja mówię, ostrzegam cię, daj mi telefon, a nic ci się nie stanie. Nie zadzwonię po policję, nie będziesz miał problemów, tylko daj mi ten telefon. Ona mówi, nie, bo już jest zepsuty. A ja mówię, o super, zaczyna się. No i ona po prostu zaczęła wszystko ze mnie ściągać, no i nie wiem, czy się domyślacie, czy nie, ale po prostu stało się najgorsze. Stało się najgorsze po prostu, jak co mogło być. Co mogło być. Ona po prostu mnie zgwałciła. Po prostu wszystko, przepraszam, że się po prostu powtarzam, ale po prostu jestem bardzo zły. I smutny, bo się odwrócili wszyscy. No i sytuacja po prostu doszła do takiego stanu, że ona po prostu się dobierała i zaczęła mi robić loda. Zaczęła mi robić loda. O Boże. Ktoś sobie pomyśli, ale jak? Czy ty na pewno ściemniasz? Nie ściemniam. Naprawdę, przysięgam, nie ściemniam. To jest sytuacja prawdziwa, wzięta z życia. Po prostu zaczęła mi robić loda, no i ja mówię, kurde. Przepraszam.
masakra było po prostu. I ona po prostu loda mi robi, no i masakra było. Kurde, ja już nie wiem, co mówić ludziom, ale jest naprawdę przerąbany. No ja mówię, przestań, puść mnie, chcę stąd wyjść. No to poszedłem do drzwi zamknięte. Nie wyjdę. No nie wyjdzie, zostaniesz tu przez jeszcze kilka dobrych dni. A wypuszczę cię, kiedy ja będę chciał. Ja mówię, no to super. Jestem po prostu uwięziony w jej domu. Uwięziony w jej domu jestem. Cholera jasna. No i co? Cały się często panikuję, bo jestem ogółem tak panikuję, jak się jakaś sytuacja dzieje, nie? Jak jest jakiś ogień, na przykład, to ja od razu spieprzam, gdzie po prostu pieprz rośnie. No i po prostu musiałem zrobić tak, że po prostu... Nic po prostu nie zrobiłem. Po prostu dałem się po prostu ten... wykorzystać przez nią, bo przecież sobie myślę, no kobieta, przecież ani zlać ją nie mogę, ani nic. Przecież tak mówi prawo, że kobiety nie bije. A za to kobiety mogą wszystko robić z mężczyznami, tak? No, właśnie tak jest w tym Polsce, tak jest w tej Polsce, masakra, co się dzieje, masakra już, nie wiem, słuchajcie, co mam zrobić, liczę na waszą pomoc. No jak byłem, straciłem przytomność, przez to, że po prostu nie wiem, co ona tam zrobiła, nie obchodzi mnie to, straciłem przytomność, a kiedy się obudziłem? Obudziłem się po prostu, gdzieś tam kilka godzin potem, gdzie indziej się po prostu obudziłem. W jakimś innym pomieszczeniu, bo ona tam ze mną jest. Ja nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem, co mam zrobić. Totalnie nie wiem, co mam zrobić. Przysięgam, że nie wiem, słuchajcie, co...